Czy Stany Zjednoczone zostaną w NATO? O 19:00 decyzja w sprawie stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych, i potem o 19:30 jeszcze ważniejsze wydarzenie gdyż odbędzie się konferencja prasowa prezesa Fed. A to tylko niektóre informacje, które dzisiaj przygotowałem na nasze podsumowanie dnia, które właśnie w tym momencie startuje i na które zapraszam. Tradycyjnie rozpocznę od przekroju informacji. W drugiej części zobaczymy, co ciekawego w tym momencie dzieje się na topowych rynkach zagranicznych oraz co wydarzyło się na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania, obejrzenia materiału od deski do deski, aby żadne ważne informacje nie umknęły Twojej uwadze i już nie przedłużając, przechodzę do konkretów. Krwawa kampania wyborcza w Meksyku. Meksykańska demokracja jest poważnie zagrożona. Zalarmowała we wtorek na konferencji prasowej w stolicy kraju kandydatka opozycji na prezydenta Meksyku, wyznaczonym na 2 czerwca tego roku w wyborach powszechnych, wskazując na niezwykle krwawy przebieg kampanii wyborczej. Podała ona do publicznej wiadomości wstrząsające dane w ciągu trwającej od kilkunastu tygodni kampanii wyborczej ofiarą morderstw. Padły w całym kraju 44 osoby spośród kandydatów na stanowiska różnych szczebli, polityków, urzędników oraz członków ich rodzin. Czerwcowe wybory w Meksyku będą największym głosowaniem w jego historii. 97 milionów uprawnionych do głosowania ma wybierać 20 375 osób na stanowiska na szczeblu federalnym, w tym prezydenta republiki, 500 członków Izby Deputowanych i 128 senatorów oraz rządy 9 stanów Meksyku. Niemcy liderem dostaw broni dla Estonii. Estonia kupuje broń i amunicję od wszystkich głównych producentów zachodnich, jednak w ostatnich latach ponad 1 trzecia pieniędzy trafiła do dostawców niemieckich. Do niedawna największym dostawcą do Estonii były Stany Zjednoczone. Patrząc na zobowiązania i dostawy zakontraktowane na przestrzeni ostatnich kilku lat, największymi partnerami Estonii są firmy z Niemiec: 650 milionów euro, USA 350 milionów euro. Francja 170 milionów euro, Hiszpania 160 milionów euro i Izrael 150 milionów euro, powiedział rzecznik Centrum Inwestycji Obronnych. Rosjanie mogą zaatakować infrastrukturę w Europie bez użycia siły. Rosja to światowej klasy ekspert do spraw cybernetyki, który z pewnością może zaatakować kluczową infrastrukturę w Europie, nawet bez użycia środków kinetycznych, powiedział PAP. Były doradca do spraw bezpieczeństwa prezydentów USA Joe Bidena i Donalda Trumpa. Czesi nie garną się do wojska. Służba w wojsku jest dla Czechów nieatrakcyjna. W ubiegłym roku zgłosiło się tylko 600 rekrutów, informuje dziennik. Ludzie obawiają się możliwego konfliktu z Rosją. Z wojskowych dokumentów wynika, że wielu rekrutów odchodzi w trakcie wstępnego szkolenia. Dziennik zauważa, że zgodnie z materiałami strategicznymi czeska armia chce do 2030 roku mieć 30 tysięcy żołnierzy zawodowych i 10 tysięcy ludzi w aktywnej rezerwie. Według najnowszych danych w armii służy niecałe 28 tysięcy żołnierzy zawodowych i jest prawie 4300 żołnierzy aktywnej rezerwy. Szybka kolej między Węgrami a Serbią. Unia Europejska blokuje ogromny projekt infrastrukturalny prezydenta Serbii oraz premiera Węgier Viktora Orbana. Plan budowy szybkiej kolei między Belgradem a Budapesztem poinformowała we wtorek Telewizja N1. Inflacja w Wielkiej Brytanii. Roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii wyniosła w lutym 3,4%, co jest znaczącym spadkiem w stosunku do 4% w styczniu i najniższym poziomem od września 2021 roku podał w środę brytyjski urząd statystyczny ONS. Spadek jest nawet większy niż spodziewali się analitycy, którzy przewidywali, że stopa inflacji wyniesie 3,5%. Warto przypomnieć, że w październiku 2022 roku inflacja w Wielkiej Brytanii wyniosła 11,1%, co było najwyższym poziomem od 41 lat. Od tego czasu stopniowo spada i choć nadal znajduje się powyżej celu inflacyjnego Banku Anglii wynoszącego 2%, powszechnie oczekuje się, że w drugiej połowie roku zacznie on obniżać stopy procentowe. Upadły chiński deweloper Evergrande i jego założyciel zostali ukarani przez organ nadzoru giełdowego w Pekinie. Zdaniem regulatora spółka kłamała na temat swoich przychodów już dwa lata przed tym, gdy przestała spłacać swoje zobowiązania. W 2019 roku Evergrande zawyżyło swoje przychody o 30 miliardów dolarów, podał regulator z Pekinu. Następnie w 2020 roku spółka miała nieuczciwie poprawić swój bilans o 48,6 miliardów dolarów, czyli aż o 80%. We wrześniu 2021 roku deweloper nie dotrzymał po raz pierwszy terminu wypłaty odsetek od wyemitowanych obligacji. Evergrande to najbardziej zadłużony deweloper na świecie. Jego zaległości przekraczają 300 miliardów dolarów. Jest jedną z kilkudziesięciu spółek, które upadły po 2020 roku, kiedy władze w Pekinie postanowiły zmniejszyć zależność chińskiej gospodarki od sektora nieruchomości i utrudniły mu dostęp do kredytowania. Poza Evergrande, które od końca stycznia jest już oficjalnie bankrutem w stanie likwidacji, z problemami mierzy się również Country Garden, największy prywatny deweloper w państwie środka, z długami sięgającymi 194 miliardy dolarów. Premier Irlandii. Premier Irlandii niespodziewanie ogłosił w środę, że w trybie natychmiastowym rezygnuje ze stanowiska lidera partii, a po wyborze jego następcy zrezygnuje również z funkcji szefa rządu. Czyżby coś nadchodziło? Czesi ostrotną stopy. Czeski Bank Narodowy zdecydował się na kolejną mocną obniżkę stóp procentowych w obliczu szybkiego spadku inflacji. Stoi to w kontrze do postawy Narodowego Banku Polskiego, który w tym roku kosztów kredytu obniżać nie zamierza. Rada Narodowa Banku Czech zdecydowała się w czwartek obniżyć oprocentowanie dwutygodniowych operacji repo o 50 punktów bazowych do poziomu 5,75%. Równocześnie stopa dyskontowa. Także została ścięta o 50 punktów bazowych do 4,75, a stopa lombardowa do 6,75. Rynkowy konsensus zakłada obniżkę właśnie o 50 punktów bazowych. W ten sposób główna stopa CNB zrównała się ze stopą referencyjną NBP. Wskaźnik urodzeń w Niemczech spadł do najniższego poziomu od 2009 roku, wynika z publikacji naukowej. Wśród powodów tej sytuacji badacze wskazują liczne kryzysy na świecie, które zniechęcają potencjalnych rodziców do posiadania dzieci. Rewolucja w statystykach GUS. W drugiej połowie tego roku GUS rozpocznie comiesięczną publikację mediany wynagrodzeń brutto, podał GUS w komunikacie, a to jest bardzo, bardzo ważna zmiana. Dlaczego? Bo do tej pory mediana wynagrodzeń była publikowana przez GUS raz na dwa lata, a dane dotyczyły stanu na 12 miesięcy wstecz. Ostatnie dane opublikowane jesienią 2023 roku dotyczyły października 2022 roku. Wynikało z nich, że w naszym kraju mediana płac wynosiła ponad 5701 zł brutto, czyli 4217 zł na rękę. Jednym słowem, chyba raczej dobra zmiana. Kto pamięta te obiecanki? 60 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku. Dobrowolny ZUS. Zryczałtowana składka zdrowotna. Kasowy VAT. Wprowadzenie tak zwanego babciowego. Między innymi tych kwestii dotyczy 8 projektów złożonych w Sejmie przez PiS, a które obiecywała Koalicja Obywatelska w kampanii wyborczej, mówił w środę szef klubu PiS. No zobaczymy, co uda im się wdrożyć, daj znać w komentarzu, które rozwiązania podobały Ci się najbardziej z tych obiecanek. 2 miliardy złotych dla Poczty polskiej. Senat zaproponował w środę wprowadzenie dwóch doprecyzowujących poprawek do noweli prawa pocztowego, przewidującej przekazanie ponad 2 miliardów złotych Poczcie Polskiej z tytułu dotacji na sfinansowanie obowiązku świadczenia Usług powszechnych w 2024 i 2025 roku. Polski przemysł budzi się do życia. Według gus w lutym polski przemysł zanotował najsilniejszy wzrost rocznej dynamiki od listopada 2022 roku. Dane okazały się dużo lepsze od prognoz i tym razem zaskoczyły rynek na plus. Polska produkcja przemysłowa zaczyna wracać na właściwe tory. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w lutym była o 3,3% wyższa od tej odnotowanej rok wcześniej. Poinformował Główny Urząd Statystyczny. Gorąco na rynku pracy. Lutowy raport z polskiego rynku pracy zaskoczył siłą presji płacowej, której towarzyszył dalszy spadek zatrudnienia. Realny roczny wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw był najsilniejszy we współczesnej historii. Przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych w lutym 2024 roku wyniosło niecałe 8 tysięcy zł brutto i było nominalnie, to znaczy bez uwzględnienia inflacji, o 12,9% wyższe niż przed rokiem poinformował główny urząd statystyczny. Wciąż bardzo wysoki, dwucyfrowy wzrost płac to jedno, ale zupełnie czym innym jest rekordowo szybki przyrost wynagrodzeń w ujęciu realnym. Według danych GUS, w lutym inflacja CPI obniżyła się do 2,8%. Oznacza to, że realny wzrost średniej krajowej w lutym 2024 roku wyniósł aż 9,85% w skali roku. To absolutny rekord. O ponad 1 punkt procentowy przybijający rekord ze stycznia. Spadająca inflacja i wyższa dynamika płac nominalnych oznacza, że w ujęciu realnym płace rosną najszybciej od przynajmniej 25 lat, od kiedy dysponujemy porównywalnymi danymi. Niewielkie podwyżki cen w sklepach przed świętami. Ceny podstawowych produktów w sklepach mogą wzrosnąć przed świętami o około 3% rok do roku, prognozują autorzy raportu Indeks cen w sklepach detalicznych. Ich zdaniem najbardziej w górę mogą pójść ceny dodatków spożywczych, słodyczy i deserów oraz chemii gospodarczej. Kto już traci pracę przez sztuczną inteligencję? Aż 37% firm zwolniło co najmniej jedną osobę z powodu robotyzacji lub sztucznej inteligencji. Częściej pracę tracili mieszkańcy małych miejscowości niż dużych miast. Wynika z barometru polskiego rynku pracy. Zatrudnieni zdają sobie sprawę ze zmian na rynku pracy spowodowanych nowymi technologiami, dlatego 55% z nich zamierza zdobywać nowe kompetencje. Ceny mieszkań i działek wystrzeliły. W czwartym kwartale ubiegłego roku byliśmy świadkami wyraźnego przyspieszenia wzrostu średnich cen transakcyjnych mieszkań i działek budowlanych. Najnowszy odczyt indeksu Urban One wskazuje, że wyraźne wzrosty pozostaną z nami także na początku 2024 roku. W styczniu 2024 roku odczyt indeksu Urban One przygotowanego dla Bankier.pl i Pulsu Biznesu przez senatorium dla całej Polski wyniósł 111,75 punktów. Był on tym samym o 83% punktów wyższy niż w grudniu. W ujęciu rocznym zanotowano wzrost o 2,65 punktu. Zdecydowanie mocnym w wyjęciu rocznym wzrósł indeks Urban One, liczony dla największych rynków nieruchomości w Polsce. Styczniowy odczyt po raz pierwszy przekroczył 125 punktów, był tym samym o 61 punktów wyższy w relacji miesięcznej oraz o 5,31 punktu wyższy niż w analogicznym miesiącu 2023 roku. Jak wynika z danych Związku Banków Polskich, 64% umów kredytowych zawartych w styczniu 2024 roku zostało podpisanych w oparciu o bezpieczny kredyt 2%, który zresztą napędził to, co się wydarzyło w ubiegłym roku na tym rynku. Hipoteki hamują, ale wciąż są rozgrzane do czerwoności. Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w lutym wzrosła w Polsce o ponad 305%. Rok do roku do ponad 9 miliardów złotych podało Biuro Informacji Kredytowej BIK. Wobec stycznia wartość kredytów spadła o 11,5%. W okresie styczeń-luty wartość udzielonych kredytów wzrosła o 351,5% do ponad 19 miliardów złotych. Liczba kredytów mieszkaniowych rok do roku w lutym wzrosła o 220%, a miesiąc do miesiąca spadła o ponad 12%. Średnia wartość kredytu mieszkaniowego wzrosła w lutym o 26,3% rok do roku do ponad 417 tysięcy zł, podało Biuro Informacji Kredytowej. BIG podaje, że jest ona na historycznie rekordowym poziomie. Złoty wciąż bez formy, trwa lokalna słabość polskiej waluty, kurs euro osiągnął najwyższy poziom od przeszło dwóch tygodni, powracając na wysokość 4,32. Złotemu nie pomogły lepsze od oczekiwań dane z gospodarki polskiej, a kradzie sobie złoty do poszczególnych walut zaraz na podsumowaniu zobaczymy. W sieci Orlen w ramach Orlen Paczki, czyli usługi odbioru i nadawania paczek, działa 5 tysięcy automatów. Ponad 11 tysięcy punktów odbioru na terenie całej Polski jest obsługiwanych także w soboty. Odbiory i dostawy będą realizowane również w najbliższą niedzielę handlową. 24 marca poinformował środę Orlen. Ropa najdroższa w tym roku. Paliwo pójdzie w górę? W ciągu tygodnia cena ropy Brent notowana na ludyńskiej giełdzie wzrosła o 5% do poziomu 87 dolarów za baryłkę. Baryłka WTI kosztuje 83 dolary, to najwyższy poziom ceny ropy Brent i WTI w tym roku. I też za chwilkę zobaczymy, ile aktualnie kosztuje baryłka. Trump, USA pozostaną w NATO, jeśli Europa będzie płacić. Stany Zjednoczone pozostaną w NATO, jeśli kraje europejskie będą traktować Amerykę uczciwie, zapewnił ubiegający się o powrót do Białego Domu były prezydent USA Donald Trump. Wywiadził udzielonym we wtorek wieczorem brytyjskiej. Stacji. Trump przypomniał: Jak na początku prezydentury powiedział przywódcom pozostałych krajów NATO, że będą musieli płacić więcej na obronność, a gdy został zapytany przez jednego z nich: Czy jeśli tego nie zrobią, USA będą ich chronić w razie ataku Rosji? Odpowiedziałem: To znaczy, że zalegacie z płatnościami? Nie płacicie rachunków? Więc nie, nie zapłacą za Was. Nie zrobimy tego. Nie będziemy Was bronić. Jeśli nie płacicie rachunków, to bardzo proste. I napłynęły setki miliardów dolarów, opowiadał w wywiadzie. Czas na informacje dzisiejszego dnia. Federalny Komitet Otwartego Rynku nie zaskoczył inwestorów i po raz kolejny utrzymał stopy procentowe bez zmian. Nadal też większość członków fonds optuje za trzema 25-punktowymi obniżkami w dalszej części 2024 roku. I za chwilę zobaczymy pierwszą reakcję po publikacji tej decyzji, co ciekawego, wydarzyło się na poszczególnych walorach. Trzecią stopy funduszy federalnych został utrzymany na niezmienionym poziomie 5,25 do 5,5%, oznajmił w komunikacie Federalny Komitet Otwartego Rynku Fonds. Lutowa decyzja zapadła jednogłośnie i była zgodna z oczekiwaniami rynku oraz ekonomistów. W ten sposób stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pozostały na najwyższym poziomie od 2001 roku. Komitet nie oczekuje, aby redukcja stopy funduszy federalnych była właściwa, dopóki nie nabierze większej pewności, że inflacja przesuwa się w stronę dwuprocentowego celu. Marcowa edycja tzw. Fedokropek niewiele różni się od tego, co zobaczyliśmy w grudniu. Zdecydowana większość członków fonds nadal optuje za rozpoczęciem cyklu obniżek stóp procentowych w 2024 roku i jego kontynuacji w latach następnych. Kiedy rozpocznie się cykl obniżek? Zanim do tego przejdę, warto przypomnieć, że za nami najgwałtowniejszy cykl podwyżek 100% w USA od 1981 roku. Łącznie od marca 2022 do lipca 2023 stopa funduszy federalnych została podniesiona o 525 punktów bazowych. Rynek terminowy obecnie wycenia, że pierwsze obniżki powinniśmy się spodziewać na czerwcowym posiedzeniu fonds. Przed publikacją marcowego komunikatu szanse na czerwcową obniżkę były wycenione na blisko 65%. Tyle tylko, że jeszcze miesiąc temu owo prawdopodobieństwo było wyceniane na około 75%, a jeszcze pod koniec stycznia rynek był w zasadzie pewny, że pierwsze cięcie zostanie dokonane już w maju. Jak będzie, zobaczymy. A teraz najważniejsze będzie wystąpienie prezesa Pawela i to, jak odniesie się do całej sytuacji. Na pewno warto w tym momencie śledzić rynek. Kiedyś udało mi się uchwycić moment konferencji prasowej i reakcji tych najważniejszych walorów. Może znajdziesz to nagranie na moim drugim kanale i może zaobserwować to istne szaleństwo, kiedy rynek reaguje na każde słowo, które Paweł na takiej konferencji wypowiada. Na pewno warto mieć tą świadomość. Zobaczmy co ciekawego dzieje się tuż po opublikowaniu decyzji FONS w sprawie stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych. Na liczniku chciwość i poziom 70. Jeżeli chodzi o świat, na razie mamy dosyć ciekawą zieleń. Począwszy od krajów azjatyckich, południową Afrykę, Kanadę, Brazylię, w Europie. Delikatna niepewność. Popatrzmy na SP 500 w tym momencie, AMD traci 3,5%, Nvidia 1% w dół, Microsoft praktycznie bez zmian, Apple podobnie, Google traci kosmetyczne 5, Amazon przecenia się o setnych. ale najciekawiej będzie na poszczególnych walorach. Tak więc zerknijmy, co tutaj ciekawego się dzieje. A tutaj widzimy, że ropa odpadła dosyć mocno w dół. 85% dolarów za baryłkę już niedługo, ale przejdźmy sobie na niski interwał czasu, bo będziemy widzieć, jak to wszystko reaguje po ogłoszeniu tej ważnej decyzji. Niemiecki DAX wybija się do góry na szczyty 18118 też przejdźmy na niski interwał i widzimy, jak wpływają tak ważne dane na poszczególne właśnie walory, w tym na wystrzał na DAX. Zobaczmy to samo na NASDAQ 18123 punkty. i Jeżeli chodzi o publikację, tak właśnie wyglądał ten potężny wystrzał. SP500, też szczyty. 5197 punktów i też zobaczmy, czy był wystrzał. Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o Dow Jonesa, podobnie. Mamy historyczne nowe szczyty. 39300 punktów i zobaczmy. Też mamy do czynienia z wystrzałem. Jeżeli chodzi o kurs metali, czy reagują, popatrzmy kurs srebra do góry 25 dolarów za uncję. Popatrzmy, czy złoto reaguje, też mocno do góry 2170 dolarów za uncję i też zerknijmy na 5 minutówkę. No, i tutaj mamy przepotężny, przepotężny wystrzał. Tak więc tańca końca widać nie będzie, bo przed nami wystąpienie powera. Nagrywam ten materiał. I to podsumowanie rynku właśnie przed wystąpieniem, przed godziną jeszcze 19.30. Tak więc będzie można obserwować dosyć potężną zmienność do tego czasu. Jeżeli chodzi o kurs miedzi, tutaj mamy odpadnięcie 8929 dolarów. Kurs gazu cały czas szoruje po dnie. I jeżeli chodzi o kondycję złotówki, widzimy, że frank odpada w dół 4,45, funcik w zatrzymaniu 5,04, euro na delikatnym pusie 4,31 i dolar. Na delikatnym minusie 3,96. dolarek widzimy na plusie 1,08. No to zerknijmy co ciekawego gdzieś na kolejnym ważnym rynku, czyli rynku krypto. Co tutaj się wyprawia, jak sobie popatrzymy na poszczególną mapę? Bo ostatnio wiemy, że Bitcoin nam krwawi i w końcu można powiedzieć, krwawi, bo się rynek powinien ochłodzić, ostudzić. Mamy już jakieś odwrotki, mamy jakieś odbicia, a Bitcoin w momencie, kiedy to nagrywam, kosztuje. Zerknijmy. 64 dolarów, a całkiem niedawno wybijał ATH 0,5% na plusie w ciągu doby. Ethereum 3337 dolarów, 1,5% na plusie w ciągu doby. Największe skrajności w topowej setce to STX, który opóźnił o 12%, KuCoin token 9,5%. Potem kolejny projekt 9,1% czy PP 9%. Najmocniej przecenia się dzisiaj Avalanche 8,8%, HEX 7,9% czy Memcoin kolejny 7,4% na minusie. Przypominam, że dostęp do podstawowych krypto umieszczam bezpośrednio w opisie pod tym nagraniem. A teraz podsumujmy dzisiejszą sesję na GPW, co tutaj się wyprawia. Jeżeli chodzi o gaming, bo od tego rozpoczniemy, przypominam, że najczęściej spotykamy się w przeglądzie sektorowym, bo tam systematycznie w 20 kolejnych nagraniach omawiam ponad 200 spółek, tak więc jest o czym mówić. Te nagrania na tygodniu wlatują codziennie, tak dzisiaj, tak będzie również jutro i w kolejnych oczywiście dniach. GameEvo, 30 aż 3% na plusie na dużym obrocie. t 10% na plusie, Juju 8,7 czy Polis też 7 8, przed nami, między innymi gaming, który będzie już w przyszłym tygodniu i będę na pewno omawiał ponad 30 spółek. Jeżeli chodzi o największe spadki, jest tu DTX 839 na minusie, INTM 717 na minusie, Cherry 690 na minusie, a obrotu, jak widzimy, jest CD Projekt 26 milionów banieczkę 11 przebija, sam indeks rośnie o 2500, 1583 punkty na zamknięciu. Na bankach, który zresztą będę omawiał. Chyba w ten piątek wszystkie banki na sektorowym omawiał. Jak Ci interesuje ten sektor, to tam Cię zapraszam. BOŚ 2,85 na plusie, Unicredit 2,84 na plusie i 2,61 na plusie, to jest trzon wzrostów. Najmocniej przecenia się Millenium, tracąc 3%, prawie 1,5 na minusie Alior. Liderem obrotu jest PKBP 123 miliony, a sam indeks rośnie o ponad procent. 12,808 punktów na zamknięciu. Na OZE, Photowolt 6,4 na plusie, Bras 5%, 3,4 termo. Najwięcej przecenia się Sanex 10%, czy Bane 9%. 78, a idrem obrotów jest Sanex 2,4 400. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na kolejnych ważnych indeksach, to nieruchomości, które zresztą będę omawiał już jutro, Archicom 554 na plusie, Bebeydev 414 na plusie, Marvipol 87, najmocniej traci GTC 28, 2,5 Intro, idrem obrotu jest Dom Development 200. bańkę 100. Marvipo. Jeżeli chodzi o budownictwo, MFO 39 na plusie, Atrem 39, 345 instal Kraków najmocniej spada Prochem 296 czy PKBX 288, a idrem obrotu jest Budimex, który rośnie dzisiaj o 2,3%, obrót to aż 32 miliony. Kolejny ważny, oczywiście, indeks to wig 20, a tutaj Pepko w końcu odbija 4% na plusie, PKW SA 26, Budimex 230, w końcu mamy zmianę, Budimex wylądował. WIG20. Najmocniej za to przecenia się PG29 KG194. No i zerknijmy na obroty. Tutaj liderem obrotów jest LPP, gdzie pamiętamy dwie sesje. Obroty wynosiły ponad miliard złotych, teraz się sytuacja zaczyna stabilizować, ale obroty i tak duże 164 miliony i dzisiaj 2% na plusie. PKBP 123 miliony, sam indeks rośnie o 24 setne, 2347 punktów na zamknięciu. Jeżeli chodzi o spółki średnie z Envik 40, tutaj liderem wzrostów Komach 58, Synectic 3,75. liderem spadków Milenium 3%, XTB traci 2,85. Liderem obrotu jest. Millenium, 10 banek, 10 również przybija benefit. Sam indeks traci 7900, 677 punktów na zamknięciu. Jeżeli chodzi o SWIK 80, no to zobaczmy co tutaj się dzieje i widzimy, że mamy bumek, który puchnie aż o 16%. Signity 12,5, Archicom 5,5, bardzo piękne wzrosty. Z drugiej strony Sanex traci 10%, Action 48 czy Unimod 331. Liderem obrotu BNP, 14 banek, sam indeks rośnie o 40, 23750 punktów. Jeżeli chodzi o New Connect, tutaj widzimy, że po 50% puchnie Hamburger, PF Medical 50%, Game Ivo 33%, jednym słowem, potężne, potężne wzrosty. Ale żeby tak pięknie nie było, no to zobaczmy, co przeceniło się z drugiej strony, ktoś miał mniej szczęścia. I tutaj widzimy, że spada np. Honey Pay 18% w dół, Vodkan 15%, Shopping 14%, Wierzycie 14%, czy Ecopark 12%. To są największe spadki właśnie na małym parkiecie. Liderzy obrotu, zobaczmy czy jakaś spółka banieczkę przybiła, czy też nie, i widzimy, że nie ma takiej spółki. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, czyli WIG, zobaczmy rekordzistów. A tutaj IDMSA rośnie aż o 30, prawie 4%. w 31% na plusie. Reda 25%, Bumex 16%, 12,5% rośnie Signiti. Najmocniej no za to przecenia się dzisiaj na szerokim rynku Sanex 10%, ponad 9%, Orko Grupa, INC 727, czy Games Operator 5% w dół, Action 4.8. i Liderzy obrotu spółek spoza WIG20, no teraz już nie można powiedzieć, że Budimex, ale jak widzimy bardzo wysoko, popatrzmy na pierwszym ekranie, mieści się nawet BNP. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na indeksach, zerknijmy, tutaj na WIGu mamy bronienie poziomu wsparcia wynikającego z poprzedniego szczytu i poprzedniego ręża. Zobaczymy, czy będą w stanie to wybronić na dłużej, wszystko oczywiście, jak zawsze w rękach Stanów Zjednoczonych. Na razie muszą zamknąć się powyżej 80 tysięcy punktów, abyśmy zobaczyli jakiś ciekawszy ewentualny ruch w kierunku. Oczywiście powrotu na poprzednie szczyty. Zobaczymy, czy im się uda. Jeżeli chodzi o WIG20, też popatrzmy o odpadnięcie. 2300 jeszcze trzyma jako ważny poziom wsparcia. Zobaczymy, czy 2350 zostanie przebite, bo celem do retestów wtedy będzie 2400. Jeżeli chodzi o SWIG80, konsola trwa w najlepsze. 23,5 jako poziom wsparcia utrzymane. 24 czeka na test, jeżeli oczywiście dadzą radę. I dodatkowo MVIC 40. Tutaj też mamy konsolidację. Próbowali testować 6000 punktów. Jak na razie obrona skuteczna. Jest to bardzo ważny poziom, nie tylko psychologiczny, ale bardzo ważny poziom wsparcia. Jak widzimy, indeksy są mocno i tak i tak spuchnięte. Tak więc jakieś głębsze zejścia korekcyjne aż się proszą, żeby się dokonały, ale wszystko jak zawsze w rękach Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, jak rynki się ustawią po tej de dzisiejszej decyzji Fonds oraz oczywiście po wypowiedziach Powella, bo tego jeszcze nie Wiemy w momencie, kiedy nagrywam, co ciekawego Power powiedział, ale na pewno jak powie coś, czego rynek się w ogóle nie spodziewał, no to szaleństwo będzie trwać najlepsze. A dopiero na przykład GPW będzie musiała się w tej całej sytuacji już jutro i rynki światowe, również podobnie zresztą jak USA. Pozdrawiam, czamczyki za wyniki na razie. Hej.